Dzień dobry, dzień dobry. Tu pan Perfekt. Tematem dzisiejszego odcinka będą okapy. Ale nie zwykłe okapy, tylko okapy w formie lamp. Falmec to firma, która od 40 lat zdobywa doświadczenie w produkcji okapu. Dba o innowacje i design swoich produktów. Dowodem na to, że jest to firma, która specjalizuje się w okapach, jest ich katalog. Zobaczcie, jaki on jest gruby. I każda strona zawiera inny okap z ich oferty. Pamiętacie odcinek o moich okapach u mnie w domu? To były właśnie okapy Falmeca, grupy silnikowe NRS. Odwołuję was do tego odcinka, żebyście sobie zobaczyli, jak one naprawdę cicho pracują. A dzisiaj gwiazdami odcinka są okapy z serii Circletech. Są to innowacyjne silniki opatentowane przez właśnie firmę Falmec, które pracują w poziomie, czyli mają takie turbiny poziome i dzięki temu można walczyć na płaszczyźnie designu w tych okapach, że te okapy mogą być wyjątkowo płaskie i dzięki temu mamy tutaj za mną taki miedziany okap, który się nazywa Dama. On występuje w różnym wykończeniu kolorystycznym. I tak jak powiedziałem na samym początku, to jest lampa w formie okapu, czyli tutaj po prostu możemy sobie włączać, wyłączać światło i dodatkowo to światło jest również tutaj dystrybuowane, więc gdybyśmy mieli taką ciemną zupełnie noc, to to światło z tego okapu Dama robi taki wyjątkowy klimat w kuchni. Powiedziałem przed momentem, że jest to lampa w formie okapu. Tak naprawdę jest to okap w formie lampy, natomiast kiedy klient wchodzi do mojego salonu i podchodzi tutaj w tą strefę, to pyta, co to za lampa, a nie pyta, co to za okap. Musimy edukować klientów, żeby im pokazać serce tego urządzenia i udowodnić, że to jednak jest okap, tylko w tak wyjątkowym, designerskim stylu. Zajrzyjmy więc do serca okapu. Tutaj na zewnątrz mamy sterownik, który tak naprawdę steruje światłem i druga jego funkcja to określanie biegu. Pierwszy bieg to kolor zielony. Zwróćcie uwagę, że ten okap wolno się rozkręca, on powoli startuje. Jego jeszcze prawie w ogóle nie słychać. Zaczyna się napędzać i w tym momencie już słychać pracę biegu pierwszego. Później mamy drugi, oznaczony kolorem szafilowym. Zaczyna przyspieszać, ale ta praca jest wyjątkowo cicha. I trzeci bieg to kolor fioletowy. I to jest największa wydajność tego okapu. On w tym trybie na biegu trzecim przepompowuje 450 metrów sześciennych powietrza w ciągu godziny. 450 metrów to naprawdę jest dużo, bo przyjmijmy, że nasza kuchnia ma 30 metrów kwadratowych i jest wysoka na 3 metry. To cała kubatura w kuchni to jedynie 90 metrów, więc ten okap jest w stanie 5 razy w ciągu jednej godziny przefiltrować, przepompować to powietrze w kuchni. Tutaj, żeby dostać się do środka, musimy zdemontować tą szklaną osłonę, która tak naprawdę jest estetyczną osłoną, maskującą filtr metalowy okapu. Tu jest po prostu magnes, który trzeba oderwać, odkleić, żeby ta półka nam się szklana odchyliła. I teraz mamy filtr metalowy, przeciwtłuszczowy, który zabezpiecza jakby, który pochłania ten największy tłuszcz, zatrzymuje ten największy tłuszcz. Z tyłu na okapie są takie specjalne, na tym filtrze są takie specjalne łapki, które powodują, że jest bezpieczna instalacja tego filtra, bo tutaj musi nam to wejść do dziurki i w tym momencie mamy już stabilizację, że ten filtr nam nie odpadnie. W momencie, kiedy go założymy, ten klips musi wyjść na zero, bo sam filtr jest dość ciężki, mógłby uszkodzić płytę w naszej kuchni, więc otwieramy, odchylamy i zdejmujemy. I teraz możemy zajrzeć do środka. Okap jeszcze się kręci, bo te łożyska są wyjątkowo takie, które w łagodny sposób pozwalają się kręcić wirnikowi i w dalszym ciągu się to obraca. I teraz, co filtruje nam powietrze w tym okapie? Tak zwany filtr karbonowo-zeolitowy i zaraz się do niego dostaniemy. Trzeba wykręcić trzy śrubki, żeby się dostać do pierwszego i trzy śrubki, żeby się dostać do drugiego filtra. Mamy jedną, mamy drugą. Tu gdzieś wpadła. Jest.
I jeszcze jedna. To jest taka blacha, która jakby zatrzymuje ten filtr. I teraz uwaga, filtr w okapie Circa RTech jest na magnesie i on siedzi na swoim miejscu, dopóki go po prostu nie wyjmiemy. To jest filtr karbonowo-zeolitowy, tak jak już powiedziałem. I on w okapie może pracować od 3 do 5 lat, w zależności od tego, jak intensywnie używamy okapu. Po drugiej stronie jest jakby bliźniaczy filtr taki sam zamontowany w tym okapie. I tutaj słychać, że tak powiem, sypki węgiel aktywny w środku w filtrze. Po 18 miesiącach eksploatacji tego okapu ten filtr wkładamy do piekarnika na 2 godziny na 200 stopni i go wygrzewamy. I po 18 miesiącach odnawiamy jakby funkcjonowanie tego filtra węglowego w tym okapie, bo zwróćcie uwagę, że z tych okapów w formie lampy nie ma absolutnie odprowadzenia na zewnątrz, czyli po prostu on działa tylko w tak zwanym trybie zamkniętym i jest to doskonałe rozwiązanie do domów czy mieszkań z tak zwaną rekuperacją, bo włączamy go tylko wtedy, kiedy intensywnie gotujemy. Mam dla Was niespodziankę. Kupując dowolny okap Falmeca w naszym salonie, otrzymujecie 5 lat gwarancji producenta gratis. Nie musicie się nigdzie rejestrować, niczego logować, ani niczego nie dokupywać, tylko każdy okap marki Falmec kupiony u nas w salonie z automatu jest zaopatrzony w 5-letnią gwarancję. Dama występuje w 4 kolorach. Biały, gunmetal, stal szczotkowana i miedziana, tak jak tutaj. Pamiętajcie o tym, że to jest prawdziwa miedź, a nie jakaś blacha powlekana, tylko prawdziwa miedź użyta jest do produkcji tego okapu. Natomiast Sofia to okap z tej samej rodziny, Circa RTech. Ona tu ma maskownicę w formie takiego plafonu, czyli to też się otwiera podobnie jak w damie. Jest dokładnie ten sam system filtrujący, jest dokładnie ten sam potencjometr, jeśli chodzi o sterowanie prędkością obrotową okapu. I tutaj ciekawostka, bo Sofia występuje w 5 kolorach, ale oprócz tego do tego okapu z lampą można dokupić samą lampę, czyli tak samo wyglądające urządzenie, ale bez okapu w środku. I jeszcze jedna ciekawostka, do tej serii Sofia występują też takie mini lampki w tej samej stylistyce i te mini lampki można sobie zamontować na przykład nad stołem w salonie. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy podobały Wam się okapy z serii Circa RTech. Zostawcie łapkę w górze. Pamiętajcie również o subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach.